Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na pierogi z wołowiną, a także dodatkiem papryki. Są naprawdę bardzo, bardzo smaczne, a przede wszystkim są sycące. Ich przygotowanie wcale nie jest trudne i na pewno zrobicie je z przyjemnością. A zaczynam od pokrojenia papryki, najlepiej w dwóch kolorach, w taką niewielką kostkę. Następnie paprykę podsmażam na łyżce oliwy, aż będzie taka lekko szklista. Wtedy do niej dodaję mielone mięso, a także przyprawy, czyli czomber, paprykę ostrą, troszkę soli morskiej, a także pieprz. To wszystko dokładnie mieszam i podsmażam, aż mięso będzie miało już taki brązowy kolor. W międzyczasie przygotowuję ciasto na pierogi. Do miski wsypuję mąkę, dodaję jajko, troszkę gałki muszkatołowej, wodę, odrobinę soli i to wszystko mieszam, a następnie zagniatam na elastyczne ciasto. W razie potrzeby podsypuję lekko mąką lub dodaję wody. Wałkuję dość cienko i przy pomocy szklanki wycinam kółka. Na każde kółko nakładam łyżeczką troszkę farszu. Zlepiam brzegi, a następnie formuję niewielkie falbanki. Tak przygotowane pierogi wystarczy już teraz tylko ugotować. Wrzucam je do wrzącej osolonej wody i gotuję kilka minut od ponownego zawrzenia. Czyli to będzie około 5 minut, odkąd woda ponownie zacznie wrzeć. Odcedzam pierogi i przekładam na talerz. Przed podaniem warto udekorować je natką pietruszki. Gotowe! Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.